Dobry wieczór Państwu. Ja tylko chciałam powiedzieć na początku, że Hity i Kity 2023 to jest program na dziś. W programie są również goście, którzy są i patronami, i moimi przyjaciółmi od wielu, wielu lat, Jagoda i Rafał Kabacińscy, którzy mają dzisiaj zaszczyt osobiście spotkać Melę i ją dokarmiać, ale potem się do nas dosiądą, nie będą siedzieli tu cały czas tam w kadrze, będziemy rozmawiali z nimi też, oczywiście o Hitach i Kitach 2023. A zanim się, możecie już tam sobie tak usiąść wygodniej, to ja też usiądę wygodniej. To jest właśnie to. Kulturalna gospodyni programu, która mówi, idźcie sobie już tam. Pani Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza, pani Tomira cieszy się, że we wtorek niemal nie zdemolowała komputera, oczekując spotkania. No proszę Państwa, proszę pamiętać, uzależnienia się leczy, jeżeli ktoś tak czuje, to może warto odstawić nasze programy. Pani Tomiro, bardzo miło Panią gościć i absolutnie nie wyganiam, ale tak, żeby aż komputery rozwalać, to niekoniecznie. Rafał, to nie będzie dobrze, jak będziesz oglądał mnie teraz w komórce, będąc tutaj. Kot mi wchodzi na biurko po chrupki. Nowy rok to jest po prostu jeden wielki bałagan. Pani Irena z wirusikiem, Wojtek z Berlina, Ania z mokrej Warszawy, skarbnik z Biskupina, Pawłowice deszczowe i wieczne, ale wszędzie dzisiaj wieje. Fufu, poszedł mi z tego biurka. No co tu się dzieje w ogóle? Jakiś koszmar. Jakiś koszmar. Pani Barbara z Wrocławia, pani Beata pyta, czy w Krakowie wieje wiatr zmian. Tam wiać będzie najmocniej w lipcu. Ksiądz Marek z Jasła, kot jest, gazetka jest u pana Pawła. Pani Elżbieta życzy z Nysy wszystkim zdrowia w nowym roku. Pani Ania mówi, że chciałaby mieć kotka. To nie trzeba zazdrościć, to trzeba po prostu wziąć. Pan Andrzej, bardzo, pan ksiądz Andrzej, pan Andrzej w każdym razie bardzo mnie pocieszył. Mówi, że w Petersburgu minus 28. To my się cieszymy, że u nas cieplutko, słonecznie i w ogóle fantastycznie. Dobra, proszę Państwa. Tym, którzy oglądają nas na Facebooku, tym już wrzuciłam nasze noworoczne bingo. Jakub wrócił z kolędy. Wrzuciłam nasze noworoczne bingo, czyli zestaw wydarzeń roku 2023 i poprosiłam, że jeżeli ktoś się czuje na siłach, to może wybrać swoje hity i kity. Można się tym oczywiście dzielić w komentarzach, to znaczy jakie mam kryterium hitów i kitów, to od Państwa trochę zależy. Ja to rozumiem tak, że dobrze, że to się wydarzyło, dobrze, że tak się wydarzyło, tak się dobrze wydarzyło, albo źle, że to się wydarzyło, albo że źle, że to się tak potoczyło. O, tak sobie próbujmy to nazwać, chociaż jak mówiłam, to od Państwa zależy, można dodawać inne uzasadnienia, można dodawać swoje wydarzenia, a oczywiście można też zawsze podzielić się przy okazji swoimi własnymi, prywatnymi, może niekoniecznie kitami, bo to smutne, ale na pewno hitami roku 2023, czyli własnymi zwycięstwami nad sobą, nad innymi, czy w zmaganiach z życiem po prostu. Jeszcze jedna uwaga techniczna, proszę Państwa, uwaga do patronów, którzy w ostatnim czasie stali się patronami. Ja to trochę zaniedbałam przez święta, odezwę się do Państwa, jutro będę pisała najpóźniej maila, dobrze? Oczywiście, kto chce dołączyć do patronów, ten jeszcze zdąży. Pani Natalia po radzie pedagogicznej, dramat. Dawno byłam na radach pedagogicznych, ale potwierdzam. Dramat. 44-45 wydarzeń na 365 dni. Tak średnio jedna bomba tygodniowo. Czy to dużo, czy mało, to Państwo sami ocenią. Ja wymyśliłam, że jednak posłużę się czterema kategoriami, a nie trzema. Cztery moje kategorie to jest oczywiście kit i hit, a dodatkowe to jest żart roku i wydmuszka roku, bo uznałam, przeglądając wydarzenia, że te kategorie są mi niezbędne po to, żeby ten rok zamknąć. Już wiemy, że Jakub jest księdzem, skoro u niego kolęda prawie codziennie. Dużo cierpliwości i sił Jakubie życzymy. Dobra, proszę Państwa, szybciutki przegląd tych 40 wydarzeń, żeby Państwo mieli wyobrażenie, kto nie widział bingo, a potem zaproszę już tutaj do nas Rafała Jagodę i wybierzemy nasze hity i kity i Państwo też. Ksiądz Wojtek w programie jako hit. No ja widzę, że tutaj ksiądz Wojtek mi konkurencję robi, normalnie wygryzie mnie z roboty. Po pierwsze, styczeń. To była sprawa księdza Daniela Galusa.
Sprawa długa, sprawa skomplikowana, tam się obijało, jak Państwo pamiętają, o posłuszeństwo arcybiskupowi, ale już dawno nieżyjącemu, obijało się o przyjęcie do posługi suspendowanych księży, o niewymieniania imienia papieża w liturgii, o samoobronę w stylu, albo biskup też nie jest święty, a w kurii też są nadużycia, no i oczywiście upór, że Pan Bóg objawia się szczególnie w tym miejscu, czyli w Czatachowie. To był mniej więcej ksiądz Daniel Galus i to są oczywiście wszystko jeszcze popłuczyny po roku 2022. Miałam nadzieję, że w styczniu, kiedy o tym mówiliśmy, to będzie ostatni odcinek tej koreańskiej dramy. Publicznie na szerszą skalę był, ale w rzeczywistości koniec to nie jest, sprawa się nie skończyła, ksiądz Galus nadal prowadzi swoją działalność na żywo w internecie, to się nie zmienia, jest tym razem przekonany, że walczy z lawendową mafią i dlatego go wszystko zło spotyka. Suspendowany był jeszcze w marcu 2022 roku, w 2023 rozpoczął się jego proces kanoniczny w marcu, wtedy pojawiła się informacja o tym, że się tam nie stawią na tym procesie, proces tak i tak ma być prowadzony, potem jeszcze w sierpniu pojawiały się informacje, że on ukrywa pedofilów, on mówił, że kuria ukrywa pedofilów, no i tak naprawdę sprawa de facto, chociaż ksiądz jest suspendowany, wciąż zakończona nie jest. Pani Janna mówi, że ja się nie daję namówić na spotkanie w Krakowie, to nie jest tak, że ja się nie daję namówić, po prostu tam się nie mamy gdzie spotkać, ja tam nie mam co z Państwem zrobić, nie znam Krakowa, no, jak Państwo zorganizują i zaproszą, to ja przyjadę, ale ja muszę organizować spotkanie, mówimy o spotkaniu patronów, w miejscu, w którym jestem jakoś u siebie jednak, a w Krakowie to chyba najmniej jestem u siebie, zwłaszcza do lipca. Kolejne wydarzenie roku to jest potwierdzenie winy księdza Dymera, to też był styczeń 23 roku, wprawdzie wyrok zapadł w lutym 21, ale nie był wtedy podany do publicznej wiadomości, wyroku nie znały też osoby skrzywdzone, dopóki go więź nie ujawniła. Ojciec Tarsycjusz Krasucki domagał się upublicznienia tego wyroku, to się stało w styczniu 23 roku właśnie, po półtora roku czekania. Dowiedzieliśmy się wtedy, że ksiądz Dymer jednak został uznany za winnego wykorzystywania seksualnego chłopców w liczbie mnogiej poniżej 16 roku życia, używania gruźb i przemocy wobec wychowanka powyżej 16 roku życia. Nie ujawniono kary, jaka została na niego nałożona, jako że w momencie, tak naprawdę zaraz po ogłoszeniu tego wyroku, ksiądz Dymer zmarł. No i tak naprawdę taką największą bolączką i problemem całej tej sytuacji jest to, że bardzo mocno doświadczyliśmy, że jednak skrzywdzeni to nie są ci, którzy mają w Kościele priorytet. To była taka niesmaczna i długo ciągnąca się sprawa. Pani Agnieszka słusznie uważa, żeby nie mylić procesu kanonicznego z kanonizacyjnym. Pani Magda, live domaga się o trochę więcej lajków, więc podsuwamy. Kolejne wydarzenie też jeszcze styczeń 2023 roku. Mam nadzieję, że Państwo notują i sobie odznaczają, które dla Państwa były najważniejsze. Książka arcybiskupa Gęcwajna, opublikowana natychmiast po jego śmierci. Tak naprawdę musiała czekać gotowa na śmierć i na pogrzeb, tego się nie dało inaczej zrobić. Już w dniu pogrzebu arcybiskup wiedział, że się musi wyprowadzić z klasztoru Mater Ecclesiae, zagrało tam trochę emocji. Wiemy, że w Kościele jest logika awansu, a nie bardzo można kogoś odsyłać na niziny zamiast go awansować. Oskarżano arcybiskupa o zdradę, o niewierność papieżowi, mówiono, że człowiek cień szuka świateł reflektorów, ale są też w tej książce ładne i mądre opowieści o Benedykcie XVI. Jest też trochę małostkowych problemów, takiego dbania o własny wizerunek sekretarza, opowieści o tym, że się aż rozchorował, bo ludzie plotkowali. No takie klerykalne trochę utaplanie, w moich oczach trochę ten człowiek stracił, ale ciekawa jestem, jak Państwo to oceniają. Kolejne wydarzenie roku, ja je sobie pozwoliłam wyodrębnić, to jest Don Stanislao, który, jak się też okazuje z książki Gęcwajna, przekazywał informację, że sekretarz papieża musi być dachem, który chroni papieża przed wszystkim, co może go zmiażdżyć.
to nam wytłumaczyło dosyć mocno rolę kardynała Dziwisza przy Janie Pawle II. Pokażesz mordę? Taki będziesz cwany? Taki będziesz cwany? Pokaż. Ci, co będą słuchali na podcastu, to pomyślą, co ja tutaj robię. Więc ten dach, uważam, tam poszło. Na podłodze jest. Na podłodze jest. Ja przepraszam, tu po prostu się dzisiaj za dużo dzieje. Proszę tu. Więc jakby uważam, że Don Stanislao tu zasługuje na oddzielny punkt. Kolejna sprawa, która jest ważną sprawą tego roku, nie będę jej tutaj streszczać, to jest cała długa sprawa Marko Rupnika, która zaczęła wychodzić na jaw jeszcze w ostatnich chyba dniach 2022 roku. Cały 2023 rok upłynął pod znakiem tej sprawy, kolejnych kar, zwalniania z kar, wyrzucania z zakonu, przyjmowania do diecezji. Efekt jest taki, że mamy nadal ludzi, którzy się skarżą, mamy cofnięte przedawnienie dla tej sprawy, zniesione przedawnienie, ale mamy Marka Rupnika, który pełni posługę kapłańską, mamy jego obrazy, które nadal wiszą za papieżem Franciszkiem. Bardzo... No właśnie, to jest sprawa Marko Rupnika. Kolejna sprawa jeszcze ze stycznia, to jest msza na Robloxie, Państwo pamiętają. Być może pamiętają również Państwo to, że wtedy mówiłam, cytuję, nie jestem naiwna, żeby mówić, że to jest jakaś pobożność czy duchowość, może to być jakaś moda, trend, o którym za pół roku nie będziemy pamiętać. Ręka do góry, kto pamiętał o mszy na Robloxie, zanim o nim przypomniałam. Kolejne wydarzenie tego roku, duże, to jest beatyfikacja rodziny Ulmów. Wydarzenie, które z jednej strony było ważne i ciekawe, również teologicznie, również ze względu na beatyfikację dziecka, które się narodziło de facto w momencie śmierci, dyskusji wokół tego dziecka, tego, że nie znaliśmy jego płci, dużo się tam działo, ale też pewnego jednak politycznego czy ideologicznego kontekstu, który się wokół tej beatyfikacji pojawiał, czy raczej do którego ta beatyfikacja była wykorzystywana. Jakub mówi, że pamiętał, ostatnio oglądał obrady Sejmu na Robloxie. Czy Szymon Hołownia też jest na Robloxie? To musi być fascynujące, aż muszę tam zajrzeć. Kolejne wydarzenie roku, ja się tak staram streszczać, to jest depresja i rezygnacja biskupa Dajczaka. To pewnie Państwo pamiętają, biskup Dajczak ogłosił, opowiedział o swojej chorobie w wywiadzie, w rozmowie, bardzo spokojnie, w stonowany sposób i złożył rezygnację z pełnienia posługi, przeszedł na emeryturę. Odbiór tego był raczej dobry albo bardzo dobry, to znaczy szanowaliśmy to, że miał odwagę o tym mówić w tak prosty, zwyczajny, ludzki sposób, odczarowujący też trochę chorobę, ale też odczarowujący nieśmiertelność biskupów. Pani Beata mówi, że msza na Robloxie zastąpił Sejm. No właśnie, półroczna moda. Kolejne wydarzenie z cyklu, czy ktoś o tym pamięta, proszę Państwa? Początek lutego 2023 roku, list otwarty, w zasadzie dwa listy, do arcybiskupa Dzięgi. Kto o tym pamięta? To były listy. Jeden był złożony w kurii, przesłany do wiadomości nuncjatury, przesłany do wiadomości hierarchów. List o zniszczonym zaufaniu do arcybiskupa, list o utraconej wiarygodności kościoła i utraconej wiarygodności biskupa. Chodziło głównie o sprawę księdza Dymera, w czasie której arcybiskup Dzięga miał utracić wiarygodność. Wierni archidiecezji domagali się wtedy dymisji księdza arcybiskupa. To był mocny głos, zdecydowany głos, który skończył się wielkim niczym, do tego stopnia, że sama się zdziwiłam, że coś takiego było, bo już też tego nie pamiętałam. Na listę wydarzeń wpisałam też wizytę papieża w Sudanie Południowym, bardzo ciekawą, nie tylko ze względu na liturgię, długo by o tym opowiadać. Sudan Południowy przede wszystkim jest krajem w stanie wojny nieustającej od wielu, wielu lat, to jest najdłuższa wojna, która trwa w tej chwili w świecie, dramatyczna, z milionami uchodźców wewnętrznych,
to, że papież pojechał do kraju, który się znajduje w takiej sytuacji, to było rzeczywiście wielkie. Kolejne wydarzenie, oczywiście, proszę Państwa, synod. Ja myślę, że w tym gronie nie muszę się powtarzać i nie muszę mówić, tłumaczyć, dlaczego synod. Traktuję go tutaj w całości, bo można by... W zasadzie można by zrobić listę kitów i hitów synodalnych i też by cała lista z tego wyszła, ale zostawmy na razie ten synod w całości. Po prostu Fufu jest tak bezczelny, jak nigdy na tych programach nie był, bo on na biurko mi nie wchodził. Ale jeżeli już rozbierać synod na jakieś drobniejsze części, to jednak zauważyłabym obecność arcybiskupa Gondyckiego na synodzie, głównie ze względu na dwie jego wypowiedzi, to znaczy wypowiedź z 13 lutego i wypowiedź z 16 listopada. Są to wypowiedzi skrajnie różne, skrajnie różnie oceniające synod. Ja przypomnę, że w tej pierwszej lutowej wypowiedzi arcybiskup Gondycki uważał proces synodalny za bardzo pożądany, właśnie to, że ci świeccy tam będą, i sam tłumaczył, że ta próba pewnie nie będzie zrozumiana do końca, ale proces jest ciekawy, proces jest bardzo pożądany, jest wyrazem odwagi stawiania pytań i problemów. No, w październiku to już było trochę, brzmiało inaczej, że to nie służy dialogowi, że wszyscy byli sympatyczni, ale się ksiądz arcybiskup poczuł wykluczony i nie został dopuszczony do głosu. Jest to ciekawa obecność. Pytanie, czy taką zmianę zdań spowodowało doświadczenie synodalne? No, czy może coś innego? Nie wiem. I z synodalnych wydarzeń jeszcze jedno, które dopisałabym tutaj jako takie, które można próbować oceniać w kategoriach hitów, kitów czy wydmuszek, to jest msza święta odprawiona na synodzie w Pradze, na tym europejskim etapie, dlatego że Państwo pamiętają tę mszę odprawianą de facto przy biurkach, przy stolikach, przy których normalnie pracowano, przy tych identyfikacjach, chociaż kościół był dosłownie kilkadziesiąt metrów od tego miejsca, więc ta msza się spotkała z dużą krytyką i jednak wpłynęła trochę na wiarygodność synodu. Mogliśmy obronić synod przed jego przeciwnikami, a trochę dostarczyliśmy w ten sposób im amunicji. Kolejne wydarzenie, też luty, nie z każdego miesiąca będzie tak dużo, nie, proszę się nie bać. To jest kardynał Krajewski w cyrku bawiący się ze słoniami. Państwo wiedzą, ja mówiłam w kilku programach, co myślę o tresurze słoni, nie będę się powtarzała. Zdecydowanie trafia to u mnie na listę kitów, kiedy wiem, w jaki sposób tresuje się słonie. I nie przemawia do mnie argument, że w ten sposób osoby bezdomne czy opuszczone miały zabawę. Myślę, że każdy może się bawić po ludzku, bez upokarzania i zadawania bólu innym stworzeniom. Kolejne wydarzenie, które raczyłam wpisać tutaj, i to nie jest podlizywanie się, tylko widziałam... że jakby dla Państwa to było ważne. I tak, sorry szefie, ksiądz Wojtek w programach robił na Państwu wrażenie, więc można wpisać na swoją listę. Jak Państwo uznają, że to było ok, to ok. Kolejne, to już jest koniec lutego, oskarżenia, które się pojawiły wobec kardynała Sapiehy. Państwo pamiętają Państwu książkę. Oskarżenia, które były bardzo poważne, dotyczyły jego rzekomego homoseksualizmu, relacji homoseksualnych między księżmi wtedy, ewentualnego uplątania w to jakiegoś relacyjnego, nie wiemy jak daleko, księdza Wojtyły, który był wychowankiem i ulubieńcem kardynała Sapiehy. I tak naprawdę z tego, co wiem, to wszystko skończyło się też niczym, bo sprawa jakoś ucichła i w żadną stronę nie została wytłumaczona. Więcej dokumentów na ten temat nikt inny chyba nie znalazł. A jeżeli mówimy o dużych publikacjach, to też trzeba na tę listę marcową wpisać film Franciszkańska 3, film Marcina Gutowskiego, który zrobił ogromne zamieszanie w Polsce, pokazując postać Jana Pawła II z takiej tej mniej pomnikowej strony. Też myślę, że tego filmu nie muszę Państwu przypominać. Kolejne to jest odsunięcie księdza Chmielewskiego od bycia moderatorem Wojowników Maryi. O! Co robi...
Co robi kot, który się obie za dużo? Państwo wiedzą, którzy mają kota, nie? To on to właśnie zrobił na wizji. Odsunięcie księdza Chmielewskiego od bycia moderatorem Wojowników Maryi jest na liście jeszcze. Potem dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych członków Instytutu Życia Konsekrowanego w mediach. Tam chodziło o to, że stanowisko instytucji Kościoła mogą reprezentować tylko ci, którzy działają z upoważnienia przełożonego, że ten przekaz musi być zgodny z doktryną i wskazówkami KEP-u, że musi być wierny Ewangelii, że księża są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych poglądów i że ponoszą osobistą odpowiedzialność moralną i prawną za wszelkie publikacje i że muszą być w stroju duchownym i że profile w mediach muszą jednoznacznie wskazywać na osobę duchowną. To dotyczyło wszystkich, ale Państwo wiedzą, że ja jeszcze potem jako oddzielne wydarzenie skomponowałam sobie tutaj wytyczne dla jezuitów występujących w mediach. One były podobne, ale były bardziej, bo chodziło tam też między innymi o to, żeby w wypowiedziach szanować prywatność innych jezuitów, czyli de facto uniemożliwiało to zabranie głosu publiczne na temat na przykład jakichś nadużyć. Chodziło o to, że jezuici nie powinni ze sobą polemizować na forum publicznym, no i że założenie konta na portalu społecznościowym wymaga pozwolenia przełożonego i że każda publikacja, nie tylko post, ale też komentarz, wymaga wewnętrznej recenzji przynajmniej jednego kompetentnego współbrata i przełożonego. No więc proszę sobie wyobrazić w praktyce, kiedy każdy z jezuitów biega do przełożonego pytając, czy może napisać post, czy komentarz na Facebooku. Maj to jest nowy welm Vos Estis Lux Mundi, motu proprio papieża Franciszka o prewencji zwalczaniu przestępstw seksualnych. Tam się wiele nie zmieniło, te przepisy po prostu weszły na stałe. Zmiana była taka, że poszerzono odpowiedzialność za pedofilię również na osoby świeckie, które są moderatorami międzynarodowych stowarzyszeń wiernych. Tych, które są erygowane przez Stolicę Apostolską, więc oni gdyby próbowali taić jakieś zachowania, też mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w ramach prawa kanonicznego. Dobrze, ale to jest wciąż za mało, bo nadal jest dziura, jeżeli chodzi o mniejsze stowarzyszenia, które nie są międzynarodowe i erygowane przez Stolicę Apostolską, ale przez biskupów. Brakuje kar, wciąż jest problem z definicją bezbronnego dorosłego, no i niestety nadal postępowania są tajne, a osoby skrzywdzone nadal nie mają do nich dostępu i nadal nie są stroną w sprawie. Posługa alkoholitatu dla kobiet w Łodzi to też jest 23 rok. 71 nadzwyczajnych szafarzy ustanowionych tam, duża grupa, mocno się rzuciła w oczy, większość to byli mężczyźni, ale było 6 sióstr zakonnych i 3 panie, no i te 9 osób, tych 9 kobiet, to był skandal do tego stopnia, że z niektórych środowisk powędrowała petycja do Watykanu, oskarżająca, cytuję, arcybiskupa Rysia i episkopat za zbrodnie w kościele. Zmiany wprowadzone w kulcie przez arcybiskupa łódzkiego są dokładnie takim samym moralnym gwałtem wobec świeckich, jak zmuszanie cnotliwych i czystych matek do zachwycania się ideą, że parafialny burdel to cnotliwa i potrzebna rzecz. Ja tak cytuję, bo to kwiatek. Kolejne wydarzenie, objawienie w Parczewie, Państwo pamiętają, na drzewie Matka Boża się objawiła, znaczy rzekomo się objawiła, plus to jasne stanowisko proboszcza i kurii w tej sprawie, oczywiste, na drzewie się nic nie objawiło, no minus, bo to jednak świadczy jakoś o naszej polskiej pobożności niestety. Albo parczewskiej pobożności, nie wiem, aczkolwiek obawiam się, że takich drzew w Polsce może być więcej. Kolejne ważne wydarzenie to jest dokument zatytułowany Duszpasterska refleksja na temat zaangażowania w media społecznościowe ku pełnej obecności, to jest dokument watykański, bardzo dobry, otwarty i rzeczywiście rozumiejący te media, a nie każący występować w koloratce.
Kolejny czerwiec, musiałam to wpisać, msza święta w intencji Mikołaja Kopernika, odprawiona przez Konferencję Episkopatu Polski, w tym czasie, kiedy na jakąkolwiek informację na swój temat czekały osoby skrzywdzone w Kościele. Musiała się tutaj znaleźć Komisja do Zbadania Nadużyć Seksualnych w Kościele w Polsce. Musiała się znaleźć, bo w marcu zapowiedziano jej powstanie. W grudniu poinformowano nas, że trwają prace nad określeniem celów tej komisji. No, będzie niedługo rocznica informacji o podjęciu powołania komisji, prac nad, nawet nie wiadomo jak to nazwać. No, w każdym razie nie rozwija się to jakoś świetnie. Nie mogę cię, Fufu, wypuścić, bo nie wiem, w co wdepnę teraz. Arcybiskup Fernandez, prefektem dykasterii nauki wiary. Może to ktoś uznać za hit, może ktoś uznać za kit. Jarosław Kaczyński, przemawiający na Jasnej Górze. Można uznać za hit, można uznać za kit. Kolejna sprawa, która mnie bardzo boli i nie mogłam tego przemilczeć, to jest kwestia kryzysu migracyjnego i nawet nie tego, że on trwa, ale tego, że Kościół jakby niespecjalnie zabiera w tej chwili głos w tej sprawie. Pani Wiesława pisze, że w Parczewie drzewo nadal jest, a Maria tam zniknęła, czy jak? Kolejna sprawa to jest okiełznanie grupy Mamre. Okiełznanie, bo tam się udało na tyle przynajmniej na razie załatwić sprawę, że jest szansa wyjścia tej wspólnoty na prosto, pomimo zdaje się nadużyć, które tam miały miejsce. No oczywiście musiały się tutaj znaleźć Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Kto oglądał księdza Wojtka, to słyszał. Kolejny biskup pomocniczy z Łodzi wstępuje do Wojowników Maryi. Fascynujący był również list arcybiskupa Gądeckiego do księży w diecezji i jakby fajne było to, że arcybiskup Gądecki napisał do księży, poruszony dużą liczbą odejść z kapłaństwa, no ale też w tym liście zastanawiał się i ubolewał, że proboszczami zostają tacy starzy księża, a nie młodsi. Oczywiście nie mogłam nie wpisać na listę książki siostry o nadużyciach w żeńskich klasztorach, tak żeby Państwo podłochtali trochę moje ego, albo ewentualnie, albo najlepiej sięgnęli jednak po książkę, ale to tylko po to. Wademekum wyborcze katolika, myślę, że Państwo doskonale pamiętają, skończyło się to porażką, zwycięstwem, to proszę sobie to nazwać, jak Państwo uważają. Arcybiskup Ryś został mianowany kardynałem. Zaraz po tym pojawiła się informacja o kryzysie na rynku czerwonego jedwabiu. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. Któraś z Pań w komentarzu napisała, moje życie potem już nie było takie samo. Okazało się, że rzymscy krawcy mieli problem z czerwonym jedwabiem, bo nagle dużo kardynałów, a dostarczycieli jedwabiu nie ma. I to tak trudno jest uszyć te ubrania kardynałom i to kosztuje dużo euro, dużo tysięcy euro. Wszystko po to, żeby oczywiście no, dać symbol gotowości do męczeństwa, nie? Bo to o to chodzi w czerwonym stroju kardynałów. Wyniki spisu powszechnego, które się musiały tu znaleźć, jako że pokazują, że w ciągu 10 lat w Polsce ubyło 6,5 miliona katolików. Oskarżenia Piotra Tymochowicza wobec kardynała Rysia, sugerujące taką dużą hipokryzję arcybiskupa Rysia, aczkolwiek nie ma na to żadnych potwierdzeń, poza tym, że pan Tymochowicz to powiedział i jakby chyba niespecjalnie ktoś to dalej rozpatrywał, no bo i co. Orgia w Dąbrowie Górniczej. Państwo pozwolą, że nie będę do tego wracać. Talerz skrzywdzonych. Któraś z Pań przed chwilą w komentarzu pytała, co dalej z talerzem skrzywdzonych. Ja mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że talerz przynosi pewne owoce. Trwają spotkania, a za czas jakiś, może w okolicach lutego, spróbujemy powiedzieć coś o tym więcej, aczkolwiek ja tego też nie mogę obiecać, bo nie wiem, czy będziemy wiedzieli. Trzymam rękę na pulsie. Paweł pisze, że z Rysiem to nie przesadzajmy, kardynalską purpurę szytą mu w Polsce. Ja nie wiem, to nie była informacja w kontekście samego arcybiskupa Rysia, tylko ta informacja o jedwabiu pojawiła się w kontekście tamtego konsystorza. To tylko dlatego. Mamy spór arcybiskupa Gądeckiego i arcybiskupa Betzinga o niemiecką drogę synodalną i o donosicielstwo. Fufu nie chce czytać, Fufu chce wyjść. Nie, zostaw, potem posprzątam.
No i na koniec, proszę Państwa, dokument o błogosławieństwach, fiducia supplicans. Sam dokument plus dopowiedzenie dekasterii nauki wiary, które mamy z dzisiaj, sobie o nim powiemy w programie następnym, ale też tłumaczenie księdza Gęsiaka, rzecznika KEP, zaklinające rzeczywistość, tak to powiedzmy delikatnie. Ostrość straciłam, bardzo możliwe. To już ją odzyskałam. Kot daje delikatnie do zrozumienia, że chce trafić na listę. No proszę Państwa, to teraz głosy należą do Państwa. Co dla Państwa jest hitem, co dla Państwa jest kitem? Ja nadal nie przeczytałam w komentarzach jednej ważnej rzeczy. Co jest dla Państwa życiowym, prywatnym, osobistym, pozakościelnym? No przecież miała wrócić ostrość. Hitem ubiegłego roku, co Państwo w tym roku wygrali, zwyciężyli, pokonali, można się tym podzielić. No dobra, Rafał i Jagoda, chodźcie tutaj, postarajcie się nie wdepnąć w to, co kot tam... Przepraszam, no macie też kota w domu, wiecie jak to wygląda. Dobrze. Nie, nie, talerz absolutnie Pani Joanno nie umarł. Jagoda, osobiste. Osobiste hity. Dobra. Moim osobistym hitem jest, były warsztaty muzyki niezwykłej w Krakowie z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że zawsze bardzo chciałam pojechać na te warsztaty i albo mi się nie układał termin, albo z jakichś tam powodów nie mogłam pojechać i w zeszłym roku, w lipcu mogłam tam być. Oprócz właśnie tych warsztatowych rzeczy to bardzo fajne też było takie spontaniczne spotkanie z niektórymi z patronów, kiedy mogliśmy się gdzieś tam na żywo na kawce i na takich kuluarowych. Trudno teraz. Dekasteria umiem powiedzieć. Tak właśnie gdzieś w kuluarach też spotkać i porozmawiać. Natomiast bardzo trudną rzeczą w minionym roku było moje zmaganie się z chorobą nowotworową i to rzeczywiście był trudny taki czas, trochę też przewartościowania różnych rzeczy w życiu, ale też pozytywny pod tym względem, że rzeczywiście udało się to wszystko jakoś tam ogarnąć na tyle, że usłyszałam już, jest pani prawie zdrowa, więc wszystko jest na dobrej drodze, z czego się cieszę. Dziwnie mi się tak do Państwa mówi z tej strony kamery, bo to zazwyczaj ja jestem po drugiej stronie i siedzę i obserwuję. Jak ktoś banuje w trakcie programu, to ja, tak. Na szczęście nie musiało się zdarzać to bardzo często w tym roku, za co też Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że nawet jeżeli były jakieś takie kwestie sporne powiedzmy i nie zawsze wszyscy ze wszystkim się zgadzamy, to nadal jest to dyskusja na poziomie i no i rzeczywiście nie miałam jakoś tak bardzo dużo pracy w usuwaniu i panowaniu, co też dziękuję. Dobra, pan Paweł cieszy się, że napisał dwie ikony, a od października ma kota. Pani Agnieszka podróżowała do Norwegii, pani Bożena leciała balonem w Kapadocji. Pani Agnieszka, stabilizacja w permanentnej chorobie nowotworowej, bardzo, bardzo gratulujemy i się cieszymy. Pani Agnieszka mówi, że została patronką, taki sukces każdy z Państwa może odnieść, zapraszam patronite.pl. Pani Ania przeszła na wcześniejszą emeryturę. Pani Jotrzern, czy pani chyba, pyta, kim jest odważny biskup listonosz, który przekazał talerz. Jak będziemy mieli zgodę tego biskupa, żeby o tym powiedzieć, to wtedy powiemy. Na razie ja po prostu nie wiem, czy mogę o tym mówić. No dobrze, to jakby tam pan Paweł jako hit wyróżniłby wystawę Daniela Rycharskiego na Zielonej 13 i wystawa i dyskusja, której miało nie być, a się odbyła, pani Justyna Biskupin i zlot patronów. Dobra, to teraz Rafał, twoje skarbnik z Biskupina mówi, że niespodziewanie został skarbnikiem z Biskupina, widzę, że mu się to spodobało. Rafał, twoje zwycięstwo tegoroczne, chodź bliżej. Dobra, chodź bliżej. Dobry wieczór.
ściśle się wiąże z tym, co małżonka moja powiedziała, czyli jej lipcowym wyjazdem na warsztaty do Krakowa, bo to długi czas było takie, ja sobie pojadę na te warsztaty, to ty wtedy możesz sobie jechać na ten egzamin kapitański, więc tak, to było wtedy dokładnie, to się ubrałem, to prawie nie związana z tym koszulka, taki prezent gwiazdkowy, z nie gwiazdki, bo to paski są na morzu, złote. Byłem na tygodniowym kursie przygotowawczym i dwudniowym egzaminie na kapitana jachtowego w Anglii. Wydawało mi się, to była niesamowita lekcja pokory też dla mnie, bo wydawało mi się, że to nie wiadomo, jaki jestem tutaj żeglarz i sternik. Wyszły braki, niestety, ale instruktor powiedział, że ciebie jako nawigatora, Jamesa ze sterem i po prostu żadne wody wam nie straszne. Ale udało się wprawdzie nie zdać tego w tym standardzie pełnomorskim, tylko w przybrzeżnym, a tak sobie potem pomyślałem na zdrowy rozum, że ja i tak pływam przy brzegu do tej pory, to po co pełnomorski, czas na to przyjdzie, może kiedyś na własnej łódce zrobię ten pełnomorski i oceaniczny, kto wie. Także to jest taki hit, a ta trudna rzecz, no to chyba towarzyszenie tutaj małżonce w tej całej walce i tych wizytach, tym bólu, tej obawie. No, jakoś przez to przechodzimy, tak? No. Za rok opowiecie o jeszcze większym hicie, jak już będzie zupełnie po wszystkim. Premium Green pisze o wygraniu w lotto. Patronite.pl, reportaż z wycinków świata, żartuje, jeżeli to prawda, to bardzo gratuluję, nigdy nie udało mi się w niczym wygrać. Pani Ola została babcią po raz ósmy, Lesław świętował z żoną 20-lecie ślubu w Ziemi Świętej. Dla pana Stanisława hit roku, dyskusje w gronie patronów. Prawda, że to jest ciekawe? Tam się dopiero dzieje. Agata, zorganizowanie międzynarodowych rekolekcji w języku angielskim. Pan Arkadiusz cieszy się, że żeglarz. Ja jeszcze 15 lat temu to mogłam pływać. Teraz to już... Ja tak na pani, żeby wygrać, trzeba grać. No owszem. To w ogóle takie dobre motto na 2024 rok, proszę Państwa. A jakby z tej całej długiej listy kościelnych hitów i kitów was ten i nie uzgadniacie wersji, to hit i kit. Jeden. Jagoda. To ja powiem dwa w jednym, dlatego że jeżeli chodzi o synod, to oczywiście jest to hit, dlatego że pierwszy raz my jako ludzie świeccy mogliśmy zabrać głos i wziąć udział w synodzie, natomiast jeśli chodzi o kity, to też trochę synod, dlatego że wydaje mi się, że za mało się angażowaliśmy w to jednak. Ale myślisz, że to była kwestia tego, że my się za mało angażowaliśmy, czy to była kwestia woli, czy tego, że nie wiem, nie jesteśmy przygotowani, ktoś nie zachęcał, jak to było? Wydaje mi się, że byliśmy trochę też zaskoczeni tym, że możemy i nie mieliśmy takiej śmiałości, żeby rzeczywiście zaangażować się tak na 100%, ale też widzieliśmy, jak to wyglądało w różnych miejscach, w różnych parafiach i diecezjach i my też mamy porównanie między tym, jak to wyglądało w Polsce i w Belgii. I w Belgii było troszkę może lepiej, natomiast w Polsce rzeczywiście ja miałam wrażenie, że ludzie nie są przygotowani i przyzwyczajeni do tego, znaczy my ludzie świeccy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że możemy, że zawsze był taki, jakby to też, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi z trochę starszych pokoleń, że zawsze, że w nich cały czas jest taki podział na kościół nauczający i kościół słuchający i by trudno przejść z tego bycia słuchaczem do bycia aktywnym, aktywną osobą. Rafał? Masz inne? Mam inne, dlatego że ja nie lubię się poruszać wśród skrajności, więc nie tyle hit czy kit, co raczej wyzwanie, czyli wyniki spisu powszechnego, potwierdzające też, znaczy to, co wychodzi z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, że zmienia się i to raptownie i radykalnie nasze otoczenie, że kościół, kultura nie będą już takie, jakie były 20, 30, 50 lat temu. Bardzo fajnie to też opisuje Tomasz Terlikowski w Wygasaniu, niedawno przeczytałem. I próbujemy to też mówić, czy w gronie znajomych, przyjaciół, czy we wspólnocie, w takich kręgach też kościelnych, że na to musimy być przygotowani. To jest nasze wyzwanie, to jest ten znak czasu, do którego się musimy dostosować i naszą działalność jakąkolwiek, zwłaszcza apostolską. Mhm. Czyli to jest jednocześnie hit i kit, czy po prostu nie, to ja to bym określał jako tak, dokładnie, jako wyzwanie, jako to, co mi wpadło w oko w tym twoim bingo. Mhm.
Też to sobie nazwałam bingo. Dobra, proszę Państwa, to teraz tak. Może skończymy dzisiaj nawet wcześniej, będą Państwo mieli wolny wieczór, ale ja zdecydowałam się na kilka kategorii. Zaczynamy od uczuć mieszanych, potem jest kategoria żart, potem jest kategoria wydmuszka, a na końcu dopiero hit i kit. Bo mi tak brakowało kategorii i stwierdziłam, że dlaczego mamy tego sobie nie poszerzyć. To także Państwu utrudnić zgadywanie. Jeżeli chodzi o uczucia mieszane, to w uczuciach mieszanych laur zdobywa u mnie beatyfikacja rodziny Ulmów, dlatego że wydarzenie, które miało ogromny potencjał i naprawdę dobry potencjał, świetny taki potencjał duszpasterski, świetny potencjał katechetyczny, trochę zostało nam obrzydzone przez, no już wcześniej mówiłam, polityczne, ideologiczne wykorzystanie, udowadnianie czegoś, wykorzystanie w takich walkach międzynarodowościowych, jakieś antysemickie tematy się tutaj pojawiały. Nie było to dobre i uważam, że ta beatyfikacja jest jednym z takich wydarzeń, które mogło być czymś doskonałym, a niestety się nam zmarnowało, bo ja tu nawet nie jestem w stanie wskazać jednej osoby czy jednego środowiska winnego, po prostu coś nam z tym nie poszło, pozwoliliśmy, żeby to się jakoś wymknęło nam z rąk. Jeżeli chodzi o kategorię żartu, werble, nie mam werbelków. Jeżeli chodzi o żart, to ja się tutaj wahałam między trzema wydarzeniami, to znaczy objawienie na drzewie w Parczewie, interpretacja fiducia supplicans w ustach rzecznika KEPU, no i arcybiskup Gondecki z listem do księży. No i to będzie dla mnie politycznie niebezpieczne, ale uważam, że jednak najlepszy żart udało się opowiedzieć księdzu arcybiskupowi Gondeckiemu, który pisze w liście do księży tak: skazani z powodów systemowych na prawie 20 lat bycia wikariuszami, księża w pewnym wieku przestają się rozwijać i najlepsze lata przeżywają często jak dzieci, zależne od swoich rodziców. Wiek, który większość ludzi spędza na podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, dom, rodzina, samodoskonalenie zawodowe, większość polskich księży spędza na posłuszeństwie przełożonym. 40-letni mężczyzna, pisze ksiądz arcybiskup, może zostać prezydentem, ale nie może zostać proboszczem, bo jest za młody. Bez posiadania osobistej, całkowitej odpowiedzialności za prowadzone dzieła, człowiek nie jest w stanie się rozwijać, brak rozwoju jest przyczyną stagnacji. No jakby trzeba tutaj, żeby zrozumieć ten żart, trzeba wiedzieć, że to nikt inny, a właśnie ksiądz arcybiskup decyduje o tym, kto zostaje proboszczem w jego diecezji. No więc w zasadzie jest to takie bardzo dowcipne, autoironiczne sformułowanie, myślę, że zasłużyło na wyróżnienie. Jeżeli chodzi o wydmuszkę, to uzbierało się tutaj mi sporo kandydatów. Msza na Robloxie, o której szybko zapomnieliśmy i szybko stała się Sejmflixem na Robloxie. Coraz trudniej wymawiać te rzeczy. Sejmflix na Robloxie. List otwarty do arcybiskupa Dzięgi, który nie przyniósł żadnych efektów. Oskarżenia wobec kardynała Sapiehy, które też wielka petarda wybuchła, nic dalej. Dekret KEPU w sprawie występowania duchownych w mediach. Nikt się tym specjalnie nie przejął. Nowy welm, który niczego nie zmienił. Oskarżenia Piotra Tymochowicza wobec kardynała Rysia, które służyły pewnie tylko zwróceniu uwagi na siebie, ale ostatecznie zdecydowałam, być może ku zgorszeniu albo smutkowi niektórych z Państwa, ale proszę pamiętać, że tu nie jestem wyrocznią, mówię tylko o moich osobistych odczuciach. Dla mnie największą wydmuszką to jest jednak fakt, że ksiądz arcybiskup Ryś został kardynałem, przy czym żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie chodzi tutaj o jakąkolwiek uwagę wobec samego księdza kardynała, tylko chodzi o to, jaką się wokół tego zrobiło otoczkę, jakie wykreowaliśmy z tego wydarzenie i jakie wielkie były oczekiwania, że to coś nagle, coś wielkiego zmieni. No, to zwyczajnie nic nie zmienia. Mamy tutaj dużo zamieszania, dużo dumy, dużo emocji, dużo nadziei, a w praktyce co się zmienia? No, zmienia się kolor guziczków.
Może w 2024 roku rzeczywiście coś się zmieni, może to się przełoży na to, jaki będzie układ w episkopacie po marcowych zmianach. Zobaczymy. Na razie takie to wielkie oczekiwanie i takie wow skończyło się, no ale co z tego? No fajnie. Jest. To tylko o to chodzi. Mówię, to nie są absolutnie uwagi personalne, tylko uwagi do nas przeżywających to wydarzenie. O tak bym tę wydmuszkę nazwała. Jeżeli chodzi o hit, to tu już mamy miejsca. Dla mnie miejsce piąte to jest Marcin Gutowski i Franciszkańska 3. Film, który no, nic niby nie zmienił, ale rozpoczął pewną ważną dyskusję, sposób patrzenia na Jana Pawła II, zerwał pewne tabu i uważam, że to było ważne i było bolesne. Wpisałam też tutaj Siostry do piątego miejsca, tak się podczepiamy lekko pod Marcina, i wpisałam Talerz skrzywdzonych, bo nie chciałam tego pominąć. Ja przypomnę, bo sprawdziłam w notatkach o Talerzu skrzywdzonych, pomysł Talerza w ogóle pierwszy raz wpadł w tym programie, głośno powiedziane, więc cieszę się, że udało się już komu innemu, ale to zrealizować. Miejsce czwarte to jest dla mnie na liście hitów Depresja i rezygnacja, zwłaszcza jakby podejście do choroby i rezygnacja biskupa Dajczaka. Za odwagę mówienia o depresji i za takie, nieładnie mówiąc, nieprzyspawanie do stołka. Tak, za taką pokorę oceny swoich możliwości i troski większej o diecezję niż o własną wygodę, czy nawet o własny PR i o to, jaki mam obraz człowieka, za kogo oni będą mnie mieli, więc brawo. Miejsce trzecie. Tu bym zebrała razem okiełznanie i próby okiełznania nadużyć i innych nowotworów duchowych w łonie Kościoła w Polsce, czyli odsunięcie księdza Chmielewskiego od bycia moderatorem Wojowników Maryi i okiełznanie grupy Mamre. Myślę, że takie działania są bardzo ważne i na tym nie powinno się skończyć. Na miejscu drugim hitów umieszczam synod. Chyba jednak dlatego nie na pierwszym, że no nie wszystko poszło tak, jak się spodziewaliśmy. I na miejscu pierwszym dla mnie dokument o błogosławieństwach. Nawet nie za błogosławienie osób homoseksualnych, ale za taką odwagę zwracania uwagi na to, że Ewangelia i przepisy to nie jest to samo, że Ewangelia pozwala nam czasem w miłości iść dalej niż pozwala prawo, w takim sensie, że Ewangelia pozwala nam być bardziej miłosiernymi niż pozwala na to miłosierdzie prawo. Ja tak wam tak szybko gadam, jak chcecie coś dorzucać, to się możecie tu wpychać, nie? Ja wiem, że jest trudno. Kity. To już końcówka, proszę Państwa. Kity roku 2023 według Moniki Białkowskiej. Moje, osobiste, subiektywne, można się nie zgadzać i pisać swoje. Coś Państwo zamilkli w komentarzach. Nikt nie krytykuje moich wyborów, nikt nie mówi, że jestem głupia. Miejsce piąte. Tak, będzie tutaj. Cyrk, słonie i kardynał Krajewski. Dla mnie to jest zdecydowane nie, tak się bawić nie wolno. Jak się jest kardynałem, to tak się bawić nie wolno, tym bardziej. Nie, po prostu nie. Niektórzy podejrzewali, że orgia w Dąbrowie Górniczej będzie u mnie na pierwszym miejscu kitów, a jest dopiero na czwartym miejscu kitów. Miejsce trzecie, już podium, srebrny medal. To jest komisja, czy brak jej tam, komisji do zbadania nadużyć seksualnych w Kościele w Polsce. To, że ona... Ludzie boją się komentować, bo ciebie widzą. Nie pójdź. To, że ta komisja wciąż nie powstała i że ona powstaje w tak ślimaczym tempie. Ja naprawdę rozumiem, że to są skomplikowane sprawy, które wymagają czasu, a jednak mam nieodparte wrażenie, że ta usilna praca polega na tym, że raz na jakiś czas pisze się pismo do kogoś, że coś powinien ktoś zrobić i potem czeka się miesiąc albo dwa na odpowiedź tego kogoś i że te prace nie wyglądają tak, że siedzi grupa ludzi dzień w dzień po 8 godzin z tyłkami na biurka, przy biurkach i ustala, jak to powinno wyglądać. To się ciągnie bardzo długo i zaczyna być
wstydliwą sprawą. Nie powinno to się tak ciągnąć. Ania mówi, że nie ma komu banować, to jedyna okazja, żeby napisać, co się chce. No coś, znaczy ja też mogę bana udzielić, żeby nie było, tak? Zwykle nie mam czasu, ale jak pani Ania mnie ostrzegła, to już będę pilnować. Miejsce drugie. Srebrny medal, proszę Państwa. Srebrny medal, a jednocześnie kit Polski 2023. To jest dla mnie msza w intencji Kopernika. Ja jestem torunianka z urodzenia i naprawdę Kopernika bardzo szanuję, pierniki jeszcze bardziej. Naprawdę bardzo gościa szanuję, ale no ile tam set lat, 500, 600 po jego śmierci, ja się skompromituję z datami, nieważne, set lat po jego śmierci, uznajemy, że generalnie ta jedna msza do zbawienia nie jest mu koniecznie potrzebna, bo za niego tych mszy było już odprawionych setki. A mamy przed sobą osoby skrzywdzone, czekające na sygnał. To jest obraz absolutnej ignorancji i absolutnego zlekceważenia tego, czym ludzie naprawdę żyją i na co naprawdę czekają. Dla mnie to jest najbardziej wstydliwy moment Kościoła w Polsce, chociaż wstydliwy symbolicznie, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo samo wydarzenie w sobie nie było jakimś dramatem. Ale symbolem jest, uważam, potężnym, który będzie działał przez długie lata. No i miejsce pierwsze, mój kit 2023 roku, kit całego Kościoła, to jest oczywiście sprawa Marko Rupnika. Sprawa Marko Rupnika, który... Która? Sprawa, która pokazuje nieudolność Kościoła w sprawie nadużyć seksualnych. I to, że zawsze i wszędzie, jak się okazuje, jesteśmy ostatecznie spętani znajomościami, tym, że ufamy komuś, że coś nam się wydaje niemożliwe, żeby taka osoba coś zrobiła, bo komuś zbudowaliśmy autorytet. I nagle się okazuje, że można kogoś kryć w dykasterii nauki wiary, że można kogoś kryć w dykasterii do spraw duchowieństwa czy zakonów. No, przyznam, że mi to zburzyło kawał świata, bo jeszcze chciałam wierzyć, że tak jak u nas coś nie gra, to jednak jest w Kościele zdecydowana wola, żeby to zagrało. A w tej sprawie odkrywam, że takiej woli albo nie ma, albo ona już nie działa. To tyle. Czy wy chcecie coś jeszcze dodać do tego? Zgadzacie się z moimi ustaleniami? Zgadzamy się z twoim wyborem. Bo oni tu muszą dzisiaj spać, więc się boją. Musimy być grzeczni, nie? Bo nie będziemy się śpiewać. Nie, ja się tylko nie zgodzę, bo powiedziałaś srebrny medal, miejsce trzecie, powinien być brązowy. On jest, mistrzem w wyszukiwaniu takich detali, proszę Państwa. On jest mistrzem. To jest. Co przy godzinnym programie jest okej, okay, ale przy dwóch tygodniach to już jest trudno. Ja muszę przemyśleć. No, tak całe życie. Złoty medal dla Jagody. Dobrze, proszę Państwa, żarty żartami. Pani Wioletta pisze, że oby hitów w tym roku 2024 było więcej niż kitów. My byśmy sobie życzyli, żeby w przyszłym roku był w ogóle problem z wyborem jakiegokolwiek kitu. Czy coś już się stało w tym roku? No nie, może jeszcze się nie stało. Jeszcze jest szansa, że nie będzie kitów. Podrzucam Państwu, na ekranie jest... Odsyłamy do Patronite'a, do wirtualnej kawy na Buy Coffee, jak ktoś chce. Te rejsy muszą być ciężkie, Wojtek pisze. Siostra Agnieszka, dziękuję za słowo o warsztatach. Pan Janusz tutaj mówi, że program jest hitem. Ja się cieszę, że przez trzeci rok i nadal ktoś tutaj uważa, że to jest hit. Ja czasami miałam takie wątpliwości, więc mogą mnie Państwo wesprzeć duchowo również, nie tylko materialnie. A my dzisiaj szczęśliwie, nie przeciągając tego programu, bardzo serdecznie dziękujemy i spotykamy się, dzisiaj jest czwartek, spotykamy się w poniedziałek. Spotykamy się jak zwykle w poniedziałek, jak zwykle o 21:15 i życzę sobie Państwu w nowym roku, żeby tematów nam nigdy nie zabrakło. To był program Reporter z Wycinków Świata. Jagoda Kabacińska, Rafał Kabaciński i Monika Białkowska. Dobrej nocy.